Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, turniej Tata Steel Chess Masters 2023 dobiegł końca. Potężny maraton szachowy, 13 klasycznych partii. Tutaj zawodnicy rozegrali piękne zawody z tradycjami. No i niespodziewanym zwycięzcą został Holender Giri Anish, który jest uważany za zawodnika iście remisowego, bardzo dużo partii remisuje, ale ostatnimi czasy, na szczęście dla piękno szachów, zaczyna, no powiedzmy, wygrywać partie coraz częściej i to się może na pewno podobać. Między innymi wygrał Anish partię w tym turnieju z Magnusem Carlsenem. Przejdę od razu do rzeczy, przeanalizujemy sobie ostatnią partię właśnie tego zawodnika, który grał z ulubieńcem, można powiedzieć, polskich kibiców, przynajmniej ja bardzo lubię, Rapporta Richarda. Otóż, partia była bardzo pouczająca, zresztą jak wiele tych wspaniałych arcymistrzów rozgrywa, ale już przedstawię, o co chodzi i mam nadzieję, że będzie dosyć jasne. Mamy obronę sycylijską, wariant Najdorfa się może szykować, znaczy jeszcze nie ma Najdorfa, bo musi być A6, skoczek C3, no i właśnie Raport nie wybiera Najdorfa, tylko gra skoczek na C3. W tym momencie goniec G5, jedno z ostrzejszych zagrań. I moi drodzy, już w szóstym ruchu Raport zaskakuje. Ja powiem szczerze, uważam, że to, jakie on teraz posunięcie zagrał, to jest słaby ruch, ale jego analizy mogą być jakieś głębsze. Nie wiem, ale ciekawie się porobiło, dlatego że pionek zagrał na G6. Już zaraz wytłumaczę, dlaczego uważam, że ten ruch nie jest najlepszy. Według mnie, może się mylę, ale silnik też mówi, że to nie jest obiektywnie najlepsze. Chodzi o to, że tutaj często się widuje ruch E6 albo goniec D7, a po ruchu G6, co Anish też zrobił, zbił skoczka. Wprawdzie oddajemy silnego gońca za skoczka, ale za cenę tego izolowanego pionka. I to jest ten plus białych. Uważam, że długotrwała przewaga powinna tutaj być. Anish gra bezbłędnie. Ja przypuszczam, że to też jest przygotowane na jakiś tam wariant remisowy, coś w tym stylu. To są tylko moje, co by było, znaczy moje takie gdybanie, powiedzmy, i przypuszczenia. Goniec na B5, oczywiście tutaj wiążemy, goniec zagrał na D7 w tej sytuacji i goniec wrócił. Tutaj oczywiście nie możemy tak szybko sobie pozwolić na bicie, no bo pionki się złączą i czarne, powiedzmy, troszeczkę się stabilizują. Goniec zagrał na C4, goniec G7, skoczek wziął na C6. No i teraz ciekawe jest to, że tutaj no nie można zbić pionkiem, przede wszystkim, bo zbijamy na D6, tak po prostu. Więc wymuszenie gońcem jest i teraz białe robią roszadę, wszystko jest w porządku, czarne robią roszadę, hetman D3. No, Anish gra bardzo solidne szachy i myślę, że nie pozwoli sobie tutaj jakiejś wielkiej krzywdy zrobić w takich pozycjach, aczkolwiek ta pozycja, no myślę, że Raport może też być chyba z niej zadowolony. Ja myślę, że on miał nawet ją na szachownicy w domu, bo nie sądzę, że ten ruch G6 to był taki przypadek, choć znając Raporta, on lubi takie dziwactwa czasami sobie pograć. Wieża C8, skoczek D5 i tutaj pojawia się ciekawa rzecz, wieża zagrała na E8, ale jak goniec by zbił na D5 i czarne by chciały przejść do pozycji z różnopolowymi gońcami, to zdecydowanie lepiej tutaj są ustawione białe. Dlatego, że goniec D5 jest świetną figurą strzelającą w F7, w B7, broniącą i tutaj w każdą stronę sobie fajnie spogląda. Potem można próbować grać C3, stabilizować, zamknąć linię i grać bardzo techniczne szachy. Tutaj Karpow by na pewno się bardzo dobrze czuł w takich pozycjach. Wieża E8 nastąpiło, na co C3 ze strony Anisha, goniec D7, goniec zagrał na B5. To też jest ciekawe zagranie, takie strategiczne, dlatego że białe liczą na wymianę, a po wymianie jest bardzo podobna sytuacja ze skoczkiem, tylko że ta pozycja, wbrew pozorom, po wybiciu na E4, ona jest remisowa według silników, ale z praktycznego punktu widzenia wydaje mi się, że jednak białymi można to sobie fajnie grać, aczkolwiek ręki sobie nie dam uciąć, bo bardzo dynamicznie może się ona tutaj zmienić z tym gońcem, jeżeli on się otworzy na przykład poprzez ruch F5. No ciekawa gra z jednej, z drugiej strony, ale Raport gra bardzo dobrze. Goniec C6 prowokując do wymiany, żeby prostować pionki. Jednak goniec wrócił, goniec znowu wrócił. No i to jest taka zachęta na remisowe granie. Oczywiście Anish tutaj ambitnie, co jest ciekawe, podszedł do sytuacji i zagrał wieżą z F na 1. Ciekawy jestem, jakby na przykład Giri grał tę partię z Carlsenem. Ciekawy jestem, czy powtarzałby ruch. Jest to wielce prawdopodobne. To tylko znowu też moje przypuszczenia. Wieża E1, F5 nastąpiło i goniec na B3. Stabilnie, spokojnie. Tutaj odszedł sobie od ataku. Nastąpiła wymiana. Dosyć szybka i goniec F5 wymuszająca wymianę oczywiście na E8 i hetman sobie zagrał na D2. Goniec wrócił na E6, wieża D1. Bardzo stabilna pozycja białych, taka klasyczna powiedzmy, zobaczcie, trzy pionki z lewej, z prawej, figura w centrum, wolna linia. No teoretycznie tutaj białe powinny wyciskać pozycję. Hetman zagrał na D7. H3 na spokojnie, no prowokacja do bicia raczej nie. Tutaj Giri wszystko wiedział, znaczy widzi, no przeliczył po prostu, że nie ma tam ataku, za mało figur w ataku czarnymi by było. Nastąpiło B5, hetman zagrał w tej sytuacji na F4, wieża C5, podważa skoczka, skoczek zagrał ładnie na E3. Skoczek bardzo dobrze się zachowuje tutaj, świetnie kontroluje centralne pola, kapitalnie wręcz i to odejście zasługuje na wielkie brawa. Tutaj przede wszystkim też przy okazji atakujemy pionka, ale to nie jest takie łatwe też białymi. Goniec E5, hetman E4, król G7 i nastąpiło F4. Tak po prostu atakujemy tę figurę, goniec wrócił i Anish gra G4. Bardzo odważnie, ale tak trzeba grać w szachy właśnie. Zresztą to nie jest chyba też takie granie bez ryzyka do końca. Znaczy, bo zawsze jakieś tam H5 może wejść, ale odsłonięcie króla może wiązać się z jakimś takim małym ryzykiem. Jednak arcymistrz tego pokroju no wie, co tutaj jest grane. Nastąpiło H6, moi drodzy, i ten ruch jest trochę niedokładny. Anish tego nie wykorzystuje i zagrywa goniec D5, czyli tak stabilnie stara się Rapporta tak ustawić, powiedzmy, i cisnąć, ale w tej sytuacji można by było zagrać pięknie, moi drodzy. Przede wszystkim, no też polecam, możecie sobie zatrzymać materiał i poszukać fajnej takiej opcji, nie kombinacji, ale opcji na dalszą grę. Otóż bicie na E6 byłoby świetne. Oczywiście bicie hetmanem nie wchodzi w grę, bo po wymianach jest po prostu wzięcie pionka i technicznie tutaj białe sobie dają radę. Jednak jak pionek by zbił na E6 w tej sytuacji, to teraz trzeba znaleźć bardzo dobry ruch. Ten ruch nie jest tak prosto wymyśleć. Jest to ruch H4. Ruch H4. Przede wszystkim chcemy zagrać G5 i tego gońca wyrzucić z gry kompletnie. Tam jeszcze się otworzy pewnie linia H po wybiciu. Skoczek wejdzie na G4. Można spróbować grać po linii H, ale też naciskać tutaj na D6. I okazuje się, tutaj fajna taktyka wchodzi, jeżeli goniec by zbił tego pionka, to hetman D4, moi drodzy. No i nieważne, gdzie czarne zagrają, czy goniec się zasłoni, czy król odejdzie, to zbijamy potem na C5 ze zdobyciem wieży, no bo widzimy związanie. Więc no takie ciekawe kwiatki mogłyby powstać, ale no niestety Anish tak nie zagrał i zagrał goniec D5. Na co czarne zbiły na D5, skoczek wybił, wieża C4, no i ta pozycja się bardzo uprościła wbrew pozorom. Tu nawet jak skoczek zbije i wyciągnie króla do przodu, to nic się też złego czarnymi nie dzieje. To jest pozycja remisowa. Tutaj zawodnik czarnymi, czyli nasz Richard Rapport, powinien dać radę. Nastąpiło F5, wygląda groźnie, ale to się wszystko trzyma. Bicie nastąpiło i skoczek F4. Też sprytnie zagrał Giri, dlatego że przyrzucił wstępem skoczka i zaraz go wrzuca na H5. Bardzo nieprzyjemny szach, ale to się wszystko, moi drodzy, trzyma. Tak też nastąpiło. No właśnie. W tej sytuacji Rapport się bardzo myli, moi drodzy. Tutaj od razu powiem, że należało pójść królem po prostu na G8 i nic tu się złego nie powinno dziać. Przykładowo, wieża F1, żeby naciskać na linii F, goniec uciekałby na D8. Każda wymiana oczywiście wcześniej skoczka za gońca wiąże się no, z totalnym wyrównaniem, więc tutaj przy ciężkich figurach i otwartym królu no, białe nie są w stanie po prostu tej partii wygrać. No ale powiedzmy, po goniec D8 i biciu hetmanem na F5 i po wybiciu, bardzo proste B4. Ja myślę, że ta pozycja bez problemu byłaby zremisowana przez czarne. Mimo że te piony są porozstrzelane, to jednak pozycja się bardzo upraszcza. No cóż, jednak Rapport się myli i zagrywa król G6. Dlaczego ten ruch jest fatalny, moi drodzy? Możemy zatrzymać materiał, jak zawsze, poćwiczyć swoją umiejętność taktyczną. Otóż tutaj już Giri nie odpuścił przeciwnikowi i wykorzystuje ten gruby błąd, grając wieża D6. Piękny ruch. Zbić nie wolno, bo mat na F5. Więc w tej sytuacji po biciu na D6 tutaj Rapport gra król G5, ucieka, po prostu ucieka z tego związania, król G5, no i teraz pytanie, czy można zbić na przykład na f6. Otóż okazuje się, że nie bardzo, bo szach, król g2, hetman d2. No i tutaj się takie robią małe uproszczenia. Jeżeli na przykład byśmy chcieli tak zagrać, no to wymiana i tutaj po tym wybiciu, nawet po takim ruchu, ta pozycja jest raczej remis po prostu, Po wybiciu nawet tutaj, bierze a7, można się tutaj godzić praktycznie z remisem, chociaż białe miałyby jakąś tam szansę, ale wiadomo, to się tak łatwo mówi, gorzej się wykonuje posunięcia. Król zagrał na g5, wieża d5 w tej sytuacji. W tym momencie hetman dał szacha, król g2, goniec uciekł i wieża zbiła na f5. Anish tutaj podszedł do sytuacji bardzo dojrzale, bardzo mądrze. Zresztą arcymistrz tego pokroju, jak widzi, że może zbić figurę, a widzi coś lepszego, no przeważnie wybierze coś lepszego. Król h4, moi drodzy, zostało zagrane. No i hetman g3. Po tym posunięciu Rapport poddał partię. Dlaczego poddał partię? Otóż wymianę hetmanów trzeba zrobić i skoczek wybija i grozi mat. No i teraz się okazuje, że jak goniec zagra na g5 na przykład, to wieża po prostu sprząta pionki i grozi tutaj mat na polu f5. A jeżeli wieża zagra na c5, no to tutaj możemy ładnie wymusić b4, no i nie ma innego wyjścia jak wybić wieżę. Jeżeli nie, to jest mat na h5, jeżeli jest wybicie, no to mat oczywiście, a jeżeli wybicie tutaj, to widełki i zdobywamy gońca. No więc tak się ta partia skończyła. Giri wygrywa ten turniej, dlatego że Abdusattorov w ostatniej partii przegrał niespodziewanie również z Van Forestem. Szkoda, bo Abdusattorov cały turniej prowadził zawody i no cóż, takie są szachy, końcówka jest bardzo ważna. Gratulujemy Giriemu, sympatyczny zresztą gość. Tyle z mojej strony, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.